To już czwarta edycja plebiscytu, który organizowany jest co 2 lata. Znani już są nominowani, którzy będą walczyli o tytuł. 14 nominacji w 3 kategoriach: budynkach wielorodzinnych, mieszkalnych, obiekty niemieszkalne i inne obiekty, w tym obiekty zabytkowe. Myślę, że bardzo fajne, ciekawe, interesujące, ładne propozycje. Wybrane spośród setek zgłoszeń, więc kapituła konkursu miała ciężki orzech do zgryzienia. W tym roku bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców gminy Nysa. 437 formularzy wrzuconych do urn, które były w różnych miejscach miasta. Spośród tych ponad 430 zgłoszeń kapituła konkursowa, w składzie której jest m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków, są architekci, naukowcy, fotograficy i radni Rady Miejskiej. No, oni wybrali 14 nominowanych. A są nimi m.in. odnowione kamienice z ulicy Moniuszki i Mariackiej, Wiejskie Centrum Kultury w Kopernikach, Hotel Fryderyk czy Muzeum w Nysie, ale nie tylko. Cieszy też fakt, że w tym roku wiele nominacji jest właśnie ze strony wspólnot mieszkaniowych, które podejmują ten trud związany z odnowieniem na przykład danej kamienicy. Idea konkursu jest prosta, jego organizatorzy chcą, by miasto stawało się coraz ładniejsze. Konkurs ma na celu promowanie tego trudu podejmowanego przez właścicieli różnych obiektów, które znajdują się w gminie Nysa, którzy podejmują ten wysiłek związany z remontem danego budynku, czy też rozbudową, przebudową, no bo dzięki temu nasze miasto pięknieje. I zauważają to mieszkańcy Nysy, którzy zachwalają architekturę Śląskiego Rzymu. Wydaje mi się, że względnie tutaj te elewacje, zresztą sami Państwo widzicie, nie? Panowie widzicie, że wydaje mi się, że w zasadzie dba się o to miasto, w kontekście przynajmniej architektonicznym. Naprawdę uważam, że Nysa jest pięknym miastem. No szczególnie widzę, że tutaj w rynku. Te spółdzielcze budynki zaczynały być odnawiane. Mieszkałem na 2 osiedlach takich dużych. Są to oczywiście nowe budynki w zasadzie, bardzo funkcjonalne i są ładnie utrzymane. Są, powiedzmy, i drogi, i chodniki, także miasto jest, powiedzmy, zadbane również na tych obrzeżach. Spośród 14 podzielonej na 3 kategorie zostaną wybrane perełki, a o tytuł warto się ubiegać, bo na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięzca w poszczególnej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną 10 tysięcy złotych. Do tego jest oczywiście statuetka Perły Nysa, no i tabliczka okolicznościowa, którą będzie można zamontować przed nagrodzonym budynkiem. Rok temu konkurencja była też spora. W ubiegłym roku w jednej z kategorii zwyciężył Dom Wagi Miejskiej, gdzie dzisiaj mieści się Miejska Gminna Biblioteka Publiczna. W ubiegłym roku pamiętam także jeden z ośrodków, nowych ośrodków wypoczynkowych w Głębinowie, nowoczesny z kolei obiekt, również został nagrodzony. Jeśli chodzi o zdanie jury z ubiegłej edycji, to jest ono zgodne z tym, co myślą mieszkańcy Nysy. Waga miejska to wiadomo, nie mówiąc o wszystkich kościołach, poczynając od bazyliki naszej, Bożogrobowców, kościół Świętego Piotra i Pawła. Który znają ludzie właściwie naprawdę w wielu krajach, no. Bo jeśli powiemy, że jesteśmy z Nysy, to każdy mówi, a kościół Bożogrobowców, najpiękniejsza perełka, tak, Cacko. Nie mówiąc o fontannie naszej, o naszej studni pięknej, prawda? Mm-hmm. To wszystko, właściwie tu wszystko jest tak, jak ma być, bo my Nysę kochamy.